Dobry, moi mili, Maciek z tej strony z filmem Mafkar, a dzisiaj dla was nagrywam kolejną astrygię. Jak kojarzycie, czy oglądacie mój kanał, pewnie widzieliście, że niedawno miałem taką czerwoną. Sprzedałem ją bardzo szybko, chyba w tydzień czy w dwa. I trzeba przyznać, że na takie samochody cały czas jest zainteresowanie. Ludzie potrzebują tańszych, prostych aut w obsłudze, a zwłaszcza takich sprawdzonych jak Opel Astra G, taki jak mamy tutaj z silnikiem 1.6 ośmiozaworowym, tutaj już mocniejszym, bo jest to rocznik 2003, czyli auto 21-letnie, a silnik ma 82 konie i naprawdę trzeba przyznać, że jest żwawy. Skrzynia oczywiście manual, bo w tamtych czasach się rzadko brało automaty w takich małych samochodach i przebieg chyba 232 tysiące, czyli na 21 lat, delikatnie około 11 tysięcy rocznie, według mnie bardzo dobry wynik. Co jeszcze można powiedzieć? Można się podobać ta stylistyka. Kiedyś jakoś te Astry G mi się nie widziały, ale trzeba przyznać, że wykonali kawał fajnej roboty nawet w tych trzech drzwiówkach. Ładnie prezentuje się ten słupek. Według mnie wygląda lepiej na przykład niż jego konkurent, czyli Golf 4. Mówię oczywiście o wersji trzydrzwiowej. Taki tutaj wychodzi lekki, mały sedanik, ale zgrabna jest ta karoseria. To już mówiłem wam na ostatniej czerwonej, że idzie się to podobać. Ten jeszcze ma takie fajne, lekko przyciemniane tylnie lampy. Taki ten miejsce na światło cofania jest jakby troszeczkę ciemniejsze. Ma też alufelgi 15 fabryczne. Ktoś się sobie polakierował na czarny połysk. Wyglądają naprawdę nieźle. Z technicznego punktu widzenia też według mnie nie ma się niczego doczepić. Dzisiaj troszeczkę chwilę pojeździłem. Ładne tarcze, ładne klocki, opony uniwersalne, nie jakiś Shinol najtańszy, tylko Bridgestone'y. Silnik chodzi bardzo ładnie, wydechy są ciche. Ogólnie, szczerze powiem wam, do auta się nie ma do czego czepić, nie jeździ w ogóle gorzej niż samochód, który, nie wiem, na przykład ma 12 lat mniej niż ten. Żwawa jest też bardziej, o dziwo od tej czerwonej, zdziwiłem się, bo nie ma się do czego doczepić, jak ktoś jeździ po mieście. Lekko doda gazu i to auto się napędza, aż przyjemnie się nim jedzie. Pewnie jak też widzicie, ma bardzo fajny srebrny lakier. Nie jest to takie typowe srebro, srebro, jak na przykład tam dwa stoją jakieś srebrniaki. To jest takim jakby lekką albo perłą, albo po prostu domieszką niebieskiego. Naprawdę prezentuje się nieźle. Jeszcze ważna rzecz przy takich tanich wozach, no nie jest przede wszystkim zgnity, ani tak jak widzicie, jakiś okopany, poobijany. Naprawdę, jak ktoś się nie zna na motoryzacji, można powiedzieć, że ten wóz przy okazji był dbany i szanowany. Co jeszcze warto dodać? No raptem miała tylko dwie właścicielki od nowości. Według mnie dobry wynik, bo wychodzi można średnio, że koło ktoś jeździł około 10 lat tym pojazdem, więc nie chodził z rąk do rąk. No i jest jeszcze bezwypadkowy. Zmierzyłem go miernikiem lakieru, jak sobie tutaj dosychał, bo widzicie, jeszcze troszeczkę po myjni woda z niego skapuje, ale jest pomiar zrobiony, nagrany, więc macie wszystko tutaj w komplecie. I jeszcze jak widzicie, czy może nie widzicie, z tyłu na tylnej półce, jak jest w gratisie, dwoje części, więc jakby coś się komuś popsuło, zawsze ma na zapasie. Czy coś jeszcze o tej Astrze warto powiedzieć? No niby tylko Astra G, ale powiem wam, już te samochody z tych lat 2000 w górę były naprawdę takie, że możecie je spokojnie użytkować, przyjemnie jeżdżąc sobie do pracy, do miasta. Wiadomo, nie będzie tu pożerać autostrad, gdzie będziecie zasuwali 150 na godzinę całą drogę, oczywiście w Niemczech, gdzie to jest dozwolone, w Polsce 130-140 czy tam mniej, ale na takie traski międzymiejskie czy do pracy jak najbardziej wóz polecam. I jeszcze warto dodać, że części już są tak tanie, że to są naprawdę za nawet markowe części kupicie za śmieszne pieniądze rzędu 100 zł jakieś oryginały. Tutaj jeszcze dodam, że pod maską jest nalepka od rozrządu, jest wymieniony przy 207, a teraz ma 220, nie, albo 232, bo no to wydaje mi się, że jeszcze można spokojnie na tym pojeździć. No i kolejna rzecz, wóz ma jeszcze czujnik fotochrom w lusterku, więc jak na tak stary samochód, nie zdarza się to często. Dobra, postaram się wam niedługo nagrać wnętrze, bo tylko muszę troszeczkę odkurzyć.
Dobrze, moi mili, zatem nagrajmy sobie wnętrze Asty. Wczoraj już nie zdążyłem go odkurzyć, bo miałem klientów, ale za to dzisiaj Wam je nagram. Spójrzcie sobie, tapicerka ładna, z tyłu czysta, nawet macie podłokietnik i miejsce na tak zwany schowek na narty. Proszę, tutaj też w porządku, nieodklejone. Dalej przechodzimy do schowka. Schowek wielki, jeszcze w gratisie macie trochę części. Nie pamiętam, czy sobie wspomniałem, ale jest nalepka od rozrządu, żeby robiony przy 207. I troszeczkę jej dodałem kilometrów, bo jednak ma 230, a nie 232. Tak, kiedyś wspomniałem w tym filmie, naprawdę jakość tutaj tej deski jest dobra. Spójrzcie, miękkie to jest. Tutaj też nawet te często są schowki zrobione z takiego twardego plastiku. Tutaj też, jak widzicie, wszystko się tu ugina. Naprawdę jakość nawet z tych twardych plastików jest dobra. Spójrzcie, tu wszystko siedzi na miejscu, nic nie skrzypie, łapiecie za ten daszek, ciągniecie. Wszystko jest zrobione dobrze i powiem Wam, tutaj nie ma żadnego skrzypienia i naprawdę te stare samochody były dobrze wykonane. Tutaj, jak widzicie, dość rzadko w tych Astrach G, bynajmniej tych, których miałem, jest komputer pokładowy, który stawiacie sobie tutaj oto manetką, bardzo podobna do Vectry B czy Omegi. Radio CD nawet chyba gra jakiś tutaj metal i sprawna klimatyzacja. Cykniemy, teraz się przymknę na chwilę i pewnie usłyszycie, jak się włącza kompresor. Tak, to działa. Tu macie jakiś schowek na portfel, tu popielniczka. Spójrzcie, mieszki ładne, skórzane. Tutaj również jest to niezniszczone. No i miejsce na kubeczek. Przechodzimy na kierownicę. Kierownica, tak jak Wam pokazywałem, jest ze sterowaniem, tutaj sobie przełączacie piosenki, tutaj sobie podgłaśniacie i spójrzcie, te przyciski często były wywalone w nich od przyciskania, robiły się dziury, tutaj jest naprawdę ładnie. No i kiera skórzana, no oczywiście stan świetny, jeżeli to jest auto, tak jak Wam mówię i pokazuję, z oryginalnym przebiegiem, tak to powinno bynajmniej według mnie wyglądać. Ciężko tu złapać drugą stronę ostrości, ale się postaram. No spójrzcie, kiera naprawdę ładna. No i ta wersja bogatsza, czyli macie wokół tutaj licznika i tych pól takie srebrne obwódki, fajnie się to prezentuje, troszeczkę nadaje tutaj bardziej ekskluzywnej wartości takie Astrze. Tutaj jeszcze macie lusterko z fotochromem standardowo, jak zawsze się nie chce złapać, ale tu widać tą kropeczkę, jest to, też nie jest taka normalka przy tych samochodach. Tutaj jeszcze jest włącznik od świateł i macie tutaj przyciski od tempomatu, też fajna sprawa. No i włącznik kolejny od światełek i tu schowek jeszcze na jakieś pierdółki. Tu malutki kubek, możecie sobie wstawić dwie elektryczne szyby, bo oczywiście jest samochód dwudrzwiowy i elektryczne lusterka. Wszystko z wyposażenia łącznie z centralnym działa. No i pokażę Wam mój boczek, też jest cały, jak na 20 lat, nie jest jakiś wysiedziany, nie jest przetarty. I ogólnie jest to naprawdę bardzo przyjemne autko w środku i czyste. I szczerze każdemu klientowi mogę je polecić. O wozie to tyle. Jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz. Ewentualnie jakieś sugestie, też chętnie się tym zainteresuję. Co mogę Wam jeszcze więcej powiedzieć? Że samochód już jest, wiadomo, ponad 20-letni, nie wystawia gwarancji, ale tak jak wspominałem, ludzie raczej do takich tańszych samochodów jej nie dobierają. Pamiętajcie, że jest również u mnie opłacony, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów w skarbówce. A jak nie macie tego samochodu, dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przywożę go na lawecie. No i pamiętajcie jeszcze, że jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę Wam go w rozsądnych pieniądzach poszukać następnego lub też innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.